Ja mówię, że z tej piwnicy tam coś wylazło. No, moje coś wyskoczyło, kurwa, z tego okna. No i ale z piwnicy też coś wylazło, bo tam jest studnia, która... z której coś wylazło ze środka. Na pewno ze środka. I gdzie polazło? No nie wiem, gdzie polazło. Pewnie polazło zabić tego gościa. To coś. Ale skoro wyszło... Ale coś tam jeszcze jest, bo tam jakieś dźwięki dochodzą z tej studni. A ta piwnica nie jest rozpierdolona z której strony? W piwnicy? Nie. W ogóle. Nawet kłódka była nieruszona, nie? Bo musieliście się jakby no, włamać do środka. Nie wiem, ja idę zobaczyć, co tam się dzieje, ciało pali na statki. No statki daleko to? No nie, jakieś 100 metrów macie do samych łodzi. Po prostu widok teraz zasłaniają wam kolejne wyższe i niższe łodzie, nie? Jakby druga część miasta no, jest na łodzie. Iwanie, czy dostrzegasz coś cennego w tym budynku? Co można by było? Ja tam nic nie ma. Jakaś stara bida. Nawet nie ma to się ukraść. Jak on, podobno 1/4 z tych statków to jest jego i on nie ma pieniędzy? No właśnie to mnie dziwi. Nie ma jakichś papierów, zapisków, bogactw, notatek. I wszyscy w chuju mają to, że on umarł, tylko go pochowali, tak? No właśnie, to też mnie dziwi. Jak zginął. No jest tam jakaś ta... Kawałek piwniczka, która jest tam, są jakieś skrzynki, ale... Znaczy, to... Czy pokój zaadaptowany na stryk? No, coś w tym stylu, ale... Dobra. Czy coś tam warto... Na samym miejscu zbrodni coś znalazłeś? Gdzie? W samym miejscu zbrodni. Też... No jeszcze leżą jego fragmenty ciała, co też jest kurwa dziwne, że... Chowali. Skoro był taki poszanowany, to czego tego nie zebrali jakoś całkiem, żeby pochować go? Coś odpierdala. Ole, weź odpraw tu jakieś twoje rytuały, co się... Znaczy tu jakiejś demonicznej mocy nie było użytej czy czegoś. Mhm. Błogosławieństwo jakieś, czy... Mam błogosławieństwo. Niech to piwo będzie błogosławione. Okropienie wodą święconą. Masz taki spell? No, błogosławieństwo. Ja. Wybierasz i błogosławisz do trzech wybranych stworzeń znajdujących się w zasięgu czaru. To mogę i to miejsce i jeszcze was wszystkich. Chyba. No nie, możesz albo... na pewno... na to ciało. Was wszystkich, no ale na te resztki ciała... A, no w sumie no na resztki ciała, no tak. Ale zaliczy się to i tak jako jedna postać. No to na dwie nasze idę. Bo na trzy mogę rzucić. To co teraz robicie? Czy idziecie w stronę statków? Rzucam w takim razie no. Czy idziecie właśnie do budynku błogosławić ten? No póki jesteśmy jeszcze w budynku, a czy blisko? Jeszcze może ktoś towarzysza pan na jakiś pomysł. Dobra. Póki co wszyscy zajęci będą. Ja chcę zobaczyć to miejsce zbrodni. Okej. Wchodzicie zatem na górę do pomieszczenia, które pokazuje wam Barry. Ściany pokryte są krwią. Przy łóżku leży kawałek dłoni z odciętymi dwoma palcami i zaraz przy wejściu kawałek stopy, dosłownie urwany. Na środku jest łóżko, takie pojedyncze, czysto. Jakiś tam stolik, świece, trochę papierzysk. I obok w skrzyni też znajduje się kupa papierzysk. Większość to są czyste kartki, które gdzieś tam przejrzał Barry. Niczego specjalnego, żeby pamiętników takich rzeczy. Dobra. Klejty, listy. Dobra. Czy te listy, które się, rzuca mi się bardziej w oczy, w sensie, że od jakiegoś ważnego jegomości, na przykład jakieś pieczęć czy coś? Jeszcze? No, rzucaj historię w takim razie. Obrazy, rzeźby, coś? Nie. Nic? Nic. 21. Jakby wszystko jest dobrze wykonane, nie? I to rzeczywiście naprawdę tip-top, jeżeli chodzi nawet o głupie zasłony. Są mega dobrze skrojone. Grube i naprawdę dobre.
Nawet gwoździe w szafce nie są powbijane od tak po prostu, tylko mają sens i są zdobione. Ale generalnie nic takiego, że powiedzmy, nie wiem, jakaś bitwa morska wisi na ścianie czy coś w tym stylu. Dobra. Przyglądam się temu. Okej. Większość z listów dotyczy różnych umów handlowych. Jakieś tam też zwolnienia z podatków, pozwolenia na poruszanie się po tamtej czy tej części zatoki, schematy i rozpisane godziny, kiedy mają wypływać rybacy na połów, zlecenia na produkcję statków, takie rzeczy. Generalnie no jakby widać, że to on wszystko ogarniał i synchronizował, nie? Ale nic, żadnych listów od jakiegoś rodu z podziękowaniami, ani jakichś umów handlowych, zamorskich, czy jakichś takich innych dziwactw, nie? Generalnie wszystko skupiające się na okolicy bardzo. To pobłogosław te resztki, czy to pomieszczenie, czy tam, nie wiem. Zobaczmy, czy tu coś jest tu. Takiego. To co, te szczątki? Już chcesz błogosławieństwo na nie? No rzucę, no. Okej. Okay. Skupiając się i rzucając modlitwę pośród pokoju, twój głos odbija się echem. Szczątki mężczyzny lekko rozświetlają się, ale generalnie nic poza tym się nie dzieje. To taki zwykły efekt błogosławieństwa. Czyli nie zostało jakieś... Dobra, a... Jakby... No, nie zostało tu nic plugawione, o tak. Dobra. A to okno przez... które coś wyskoczyło, są jakieś ślady, oprócz tego, że zostało wyważone te okno, te pazury, coś takiego. 18. Poza tym, że okno zostało wyważone i to z dosyć dużą siłą, bo tam rzeczywiście aż jest wyłupane w części, a okno jest bardzo dobrze zrobione, tak jak cała reszta mebli na pewno, nie? Więc to powinno się dać go wyważyć, no po prostu jakimś pchnięciem przypadkowym, tak jak w większości wiosek. Na samym parapecie dostrzegasz kilka kałuż wody, tak jak w całym pomieszczeniu, ale nic specjalnego, lekko zmarzły one, wystawione na działanie zimnego powietrza. Kserosie, czy znasz jakieś stworzenie, co zostawia ślady wody, czy coś w tym stylu po sobie? Tak, to może być utopiec. Nawet możesz rzucić przyrodę. Zobaczymy, jak jesteś z przyrody. 11. Po samych śladach i informacjach, które zebraliście, snuje ci się gdzieś opowieść o ludziach wody. Człowiekokształtnych ryboludziach, którzy mieszkają często w dużych akwenach wodnych, natomiast ze względu, znaczy potrafią oddychać powietrzem, ale ze względu na to, że mają skrzela, nie potrzebują jakby zwykłego powietrza. Często przebywają po prostu na dnie dużego akwenu, żywiąc się rybami, tego typu rzeczami, najczęściej nie wyłażąc nigdzie na górę. Przyglądasz się pomieszczeniu i widzisz, że odciśnięte w zamarzniętej wodzie rzeczywiście są ślady jakby rozczapieszonej trzypalczastej stopy z błoną pomiędzy paluchami. Postać na pewno wyskoczyła za okno. I w kierunku portu. Mówiłem, że coś wyskoczyło? Nie, nie. Jakie okno? Jakie okno? Jakie tu okno? Ściana chyba. Okno zamurowane. Czyli... jest taki sposób, żeby je wyciągnąć z tej wody? Czy znasz coś takiego? Kserosie? Czy
co zrobić? Żeby je wypłoszyć z tej wody, żeby wyszły. Zwabić je, nie wiem, coś w tym stylu. Może zapachem krwi. Jak reki. Z tej studni chcesz zobaczyć? Biorę stopę tego typa i tam jak coś mi wrzucają pieniądze do tej piwnicy. No dobra, ale na razie masz stopę typa. Typa, stopa. I jeszcze bo tam troszeczkę umaszał tej krwi gdzieś tam. No okej. To było więcej. Dobra. Dobra, ja mówię, że idę zobaczyć, co tam się dzieje w tej porcie. Wszyscy idziecie? Czy część idzie tam w kierunku studni? No niech jeden do studni też nie idzie, kurwa. Bo nie wiadomo co. To wyjdzie na port, ja pójdę do studnic. Radzie. Budlogie. No dobra. Czyli Ole z Iwanem idą do portu, a wy idziecie do studni. Wszyscy wychodzicie przed budynek. Dwójka z was idzie z powrotem do studni. Otwieracie piwnicę. Co, wrzucasz tak po prostu? Tą nogę do piwnicy? Czy tam idziesz aż do studni i gdzieś tam ją próbujesz? No, celuję tak mniej więcej w środek tej, tam gdzie była ta studnia. Tej piwnicy? Okej. Wrzucasz stopę, czerwona krew unosi się na wodzie i stopa, sącząc czerwoną posokę, gdzieś tam spada w dół. Po kilku, dosłownie minutach słyszysz jakby zamieszanie w studni. Jakby bulgotanie, szamotaninę. Nadchodzą, szykuj się, kserosie. Wasza dwójka zmierza w kierunku portu. Niewiele ponad minutę zajmuje wam dobiegnięcie do miejsca zdarzenia, gdzie ludzie powoli gdzieś tam zaczynają wyglądać z innych statków, co się tam dzieje. Słyszycie pogłoski, że to pewnie znowu ktoś gdzieś tam zabalował, wywrócił beczkę, czy to z prochem, czy z jakąś oliwą i po prostu wszystko się zajarało. I raczej ludzie mówią o tym, żeby pchnąć po prostu łódź na wodę i niech ona się tam spali, pal go 6. W ciemności dostrzegacie ruch. Ale jako, że ogień świeci jakby dosyć mocno, to nie jesteście w stanie dostrzec, co to jest konkretnie, ale widzicie tylko ruch gdzieś tam na pomoście pomiędzy skrzyniami. Pomost jest na tyle szeroki, że mogą stanąć dwie osoby obok siebie. Tam ludzie się pytają, czy to statek płonie jakiegoś kupca, właściciela? Ludzie tak popatrują. Jakiś mężczyzna odpowiada: skąd? Większość statków należała do tego, cośmy go chowali. Jaką ekipę akurat wyznaczył, żeby nim płynęła, ta płynęła. Nie ma właściciela. Zobaczymy, co tam się dzieje. Mijacie kilka dużych skrzyń. Wielkich beczek, które stoją gdzieś tam na pomoście i wychodzicie spoza nich. Teraz dostrzegacie, że ze statku i na statek schodzą dziwni rybo przypominający kształtami człowiekokształtni. Od razu na pomost wpełza dwójka z nich, gulgając i bulgocząc w waszym kierunku. Próbując was odstraszyć. Rozumiesz coś z tego? Nie, ale... Przed wami stoi dwójka. Dwójka stoi na statku. Gdzieś tam widać, że jeszcze się ruszają w wodzie jakieś większe cienie, więc wydaje wam się, że jeszcze ze trzech jest gdzieś w wodzie. Wasza dwójka, czyhając przy wodzie, przy wejściu, zauważacie ruch w piwnicy. Najpierw jeden, później drugi. Pochodnia, którą zostawiłeś, oświetla pomieszczenie i przez to widać człowiekokształtne rybie kształty w wodzie. Dobra.
Raczej nie wyjdą, nie? To... Oj, wskakuję z rapierem tam w nich. Okej. Okay. Gdzie widziałem ruch ostatnio, żeby tak... Dobra. Rzucaj od razu na atak. Atak. 25 na trafienie. Hej, trafiasz. Trafiam. I to jest nie z ukradka, tylko normalny. Yeah. Znaczy, ryba nie jest przygotowana na... Znaczy, ten rybolicz nie jest przygotowany na twój atak, więc normalnie możesz rzucić ukradek. Ukradek? Mm-hmm. To 8 plus... Za 9 z broni plus... 5 z ukradka. A czekaj, bo to jeszcze było od kwasu. 6. Mm-hmm. I o 2 od kwasu. Dobra. Czujesz, że wbiłeś bardzo mocno rapier. Wskakujesz do wody, coś szamocze się pod tobą. Ryboludź odpływa kawałek dalej, by po chwili unosić się tylko na wodzie. Jeden mniej. Okej. Zaraz jeszcze jedna. Okej. Drugi z ryboludzi płynie w twoim kierunku. Rzucajcie inicjatywę. 13. Ty nie, truszę. Nie rzucasz. Cały jeden na kośćce. Czego ja nie? Ty z nami jesteś? Przy studni? A, nie, to przy studni tutaj, tak? Tak. Xeros? 13. Dobra, Bulldog? Jeden na kostce. Okej, dobrze. No, w takim wypadku Xeros się rzuca. A w sumie uporządkujemy sobie turę. Wy coś próbujecie się z nimi dogadać, czy... No ja z buta wjeżdżam. Z buta wjeżdżam. Rzucajcie też inicjatywę. Ja chciałem ich nawrócić na swoją religię. O, masz. Pijaństwa. Trudno. Zamiast w wodzie, to wpływajcie w piwie. No tak. Nie ma. Browar ludzie. 15. No kurwa. Ale... czekaj, plus inicjatywa. Czekaj, ja nie miałem zapisanej. Jeden, tak? Chyba. No tu jest inicjatywa. Nie, inicjatywa jest tak, tylko klasy pancerza. A ja nie mam, tu masz. Tak, to ze zręczności. Zręczności. No to zero. Jeden. To mam jeden. Tak trzymać. Mam rzuty mega 3, 4, 8, 8, 9, 8, 9, 3, 4. Dobre, nie? Iwanie, rzucasz się w swoich przeciwników i... mam przy sobą ilo, jak to jest? Dwóch się mieści maksymalnie na tym pomoście. Widziałem, coś się nagrywać. Dobra, to w jednego próbuję wskoczyć. Jakoś siłą uderzenia po prostu, żeby go, nie wiem, zepchnąć. Żeby mógł dostać się w stronę statku. Okej, okay, dobra. I... Dobra, rzucaj się na trafienie. 12. Okej. Okay. Doskakujesz, jednak ryboludzie szybko odwracają się. Stajesz teraz pomiędzy nimi. Stoją przygotowani na twój... A tak, z wyciągniętymi szponami. Xerosie. No nie w wodzie jeszcze, nie? No. Gdzieś tam wokół Bulldoga jest jakaś taka... Ale głęboko, czy... Nie, jakoś czy załóżmy, że tam w ogóle nie jest głęboko. Ale strzała... Wejdzie. Mhm. No, popasu mnie. No, o. To strzelam jego. 20. Okej, okay, trafienie. No, nie ruszaj mój kostek. Moje ty mi zabrałeś. Jak to? No ja tu miałem. Są moje kostki.
16. Okej. Okay. Se wybrał moje kostki. 16. Okej, okay. Drugi z ryboluci wypływa obok ciebie, dosłownie brzuchem do góry. A ty teraz masz te swoje czerwone, nie? Masz ten komplet z przecież. Gdzieś tam miałem. Też gdzieś tam swój komplet miałeś. To jest... To... Odczarujesz kostki. Magika de czar. Okej. Ci obydwaj leżą. Więc tych dwóch przy tobie, jako że oni mieli jedynkę, to jest kanapa numer jeden, rzucają się ze szponami w twoim kierunku. Mają, każdy z nich ma dwa ataki. Więc rzucający się pierwszy rzuca. 8. 14. Okay. Drugi. 18. Trzeci. 18. Dwa trafione. Jeden cię nie trafia, natomiast drugi zadaje swoimi szponami dwa celne ciosy za 7 punktów obrażeń kłutych. Okej, bulldogu? Tam coś jeszcze pływa? Rusza nie. Się? Na pewno? Ewidentnie nic się tam nie rusza po prostu. Dobra, czyli czy te ryboludzie nie mają pancerza, nic takiego, nic. Jakieś przepaski biodrowe, tego typu rzeczy, ale nic specjalnego. Dobra. To... Wyciągam jednego na brzeg. Okej. Okay. Schodów rzucić. Okej. Okay. I się im przyglądam. Okay. Ryboludzie mają niebieskie ciało. Część z ich ciała jest pokryta łuskami. Oczywiście mają jak ludzie, te mięcze jakby obszary są pokryte czysto skórą, jak powiedzmy, nie wiem, jak podbrzusze ryby czy coś w tym stylu, nie? Mm-hmm. Wielkie pyski i szerokie krtanie jakby głowa miały połknąć. Dobra, i teraz się tak na inteligencję, czy takie coś mogłoby rozerwać człowieka, według mnie? To, co masz u siebie pod nogami, nie. Jakby... Za na małe. Tyle siły mniej więcej, co zwykły człowiek. Jeżeli... Kwestia, czy byłbyś w stanie komuś urwać stopę. Sam nie, ale jak w kilku może? Może w kilku. Natomiast na górze Xero znalazł się rady jednego z ludzi. Czy ślady, które zostawiły te, są większe, mniejsze na górze? Xero się... Większe. Tam na górze są większe. Takie ze dwa razy większe. Dobra, no więc trzeba znaleźć większego skór czy syna. Większego ryboludzia. Ludzie. Dobra. Ole? Widzisz jak Iwan wpada pomiędzy dwóch ryboludzi, nie udaje mu się żadnego zepchnąć i przyjmuje na siebie dwa ciosy od jednego. Jakby tu go zapierdolić. Iwana? Nie. To przy okazji może. Dobrze. Ja teraz za mocny. Dłuższy z tyłu? Ile masz punktów wytrzymałości? No. 26. Dłuższy z tyłu. Tragit? No i co z tego, jak oni wpadną do wody w sumie? Jak oni umieją pływać, ale ten to nie. Nie? W sumie. Nie, zbijam i ja się z buławą. Okej, okay. Wymachując swoją krasnoludzką buławą, biegasz w jednego z przeciwników. Tego, który dotkliwie poranił Imana. Rzucaj na atak. 3. Na atak. Trafienie najpierw. A, tak.
Krasnolud jest już mocno. Tak, krasnolud znienacka. Modlił się i modlił. 17. O, okej, okay. Trafiasz. No to 3. Plus siła? Czy nie? No. Tak, plus to, premia z siły. To 5. Okej. Okay. On już wiedział, że trafił. No, widzisz, nie muszą zrzucać. Z całą siłą zabierasz się o pomost i uderzasz przeciwnika swoją buławą. Czujesz, jakbyś dosłownie bił dużą rybę. Buzdygan wchodzi głęboko i w momencie, jak go wyciągasz, rozrywa kawał ciała przeciwnika, tryska na ciebie tylko czerwona posoka. Zasłaniasz się tarczą, a krew ścieka po tarczy. Okej? Okay. Iwanie. No to ja reaguję na tego drugiego, co jest obok mnie i mówię go kopnąć, zepnąć po prostu. Strymola. Okay. Rzucaj na atak. Co by się utopił? Co by się utopił? Może się zachwycić. Ale jeżeli nie wpadłem do wody. Jeden? Jeden. Czy dzisiaj, a nie, dobrze, ale padła ci dzisiaj 20, no trudno. No tak, generalnie deski są oblodzone. Więc próbując kopnąć przeciwnika, żeby wleciał do wody, przeciwnik ci uskakuje. W ostatniej chwili braknie ci po prostu mola pod nogami. Twój kompan Ole słyszy tylko pluskot wody, kiedy wpadasz do zimnej, lodowatej wody Meridwelden. Możesz się jeszcze ruszyć, jeśli chcesz. No, próbuję się jeszcze złapać, żeby się wciągnąć. No okej, okay. Mogę na to pozwolić. Rzuć w takim wypadku rzut obronny na znaczy na zręczność. Po weź mi kości! Daj mi kości! Weź mi kości, mówię, żebyś mnie dotykał. Nie, szybko. Taki ładny, taki ładny. Kupce swoje. Próbujesz się w ostatniej chwili złapać chociażby mola, jednak w tym momencie czujesz, że jeden z ryboludzi ociera się o ciebie na tyle mocno, że wyrywa cię kawałek z wody i nie jesteś się w stanie złapać mola. Dodatkowo ryboludź trzyma cię w mocnym uścisku w pasie. Ale jestem w wodzie z ryboludziem? Tak. Mam kilku, ich jeszcze pływa. Xerosie. Czyli co? Został jeszcze, nie? Ten jeden, czy już on dead jest? Dwóch było i dwóch dead. Ciśniemy tam do nich. A, czy dobywałeś jakieś dźwięki jeszcze z tej piwnicy? Spoza wody nie słyszysz. Bo wtedy też słyszałeś dopiero jak się zanurzyłeś po wodę. To daje nura do wody. Okej. Okay. Wskakujesz ponownie do wody i podpływasz do studni. W tym momencie dalej słyszysz to jakby dudnienie, ale żadnego nawet dźwięku pływania. Dobra, to sztuka markerem tam. Dźwięk będę wydał. No cenę studni, tak? Uderzasz kilka razy. Jednak dalej nie widać żadnego ruchu. Słychać natomiast cały czas ten hurkot jakby pod ziemią głęboko. Ja się wynoszę i mówię teraz, że na razie chyba stąd już nic nie wypłynie. Trzeba iść po rękę. Nogę. A, mogę rzucić. Sam tą rękę. To marnuta. Albo idźmy na ten statek, bo coś mnie niepokoi, że nie wracają jeszcze ani nie wracają. Co do nich idziemy? I czy jestem w stanie zamknąć tą kłódkę? Z powrotem? No. Tak, otworzyłeś ją wytrychem, tak samo możesz ją zamknąć. I drzwi do tego domu tak samo? Też mógłbyś je zamknąć, jeżeli odpowiednio się skupisz na robocie. No? To jeszcze. Dobra, to w takim wypadku wychodzisz z wody i rzucaj znowu, tym razem na zabezpieczenie zamka. Jak już wyjdziemy stamtąd. Tak, tak, no nie od środka. Ogarniam. To jest 13.
Okej, okay. Kłódkę udaje ci się zabezpieczyć, bo to jest prosty mechanizm. I teraz jest te drzwi. Te drzwi 12. Okej, okay. Też ci się udaje. Dobra. Słyszysz chrobnięcie i zasuwka zamka opada. Okej. Okay. A, no właśnie. Dobra, to dajmy na to w waszej turze. Ryboludzie, którzy są na molo, próbują zaatakować twojego kompana, czyli Ole. Jeden atak. Dwa, trzy, dwa i 19. 21 na atak. To trafię, jak 21. Za 5. 5 obrażeń kłutych. Mhm. Okay. Po twojej tarczy tylko rozlega się chrobot, który uderza cię dosyć mocno, aż ręka drętwieje dosłownie. Ole. Daję. Okej, okay. Rzucę atak. 14. Okej, okay. Trafiasz, przeciwnik, którego wcześniej zraniłeś. 4. Okay. Przeciwnik, którego wcześniej zraniłeś, otrzymuje potężny cios. Cios znowu wyrywa mu kawał mięsa. Trafienie jest na tyle silne, że osuwa się do wody, brukając ją czerwoną posoką. Okay. Iwanie. Chcę wykonać akcję, po której, jeżeli zostanie na chwilę uścisk, chcę silnie złapać się za mało i skoczyć. Po tej akcji, jeżeli zostanie. No. Dobra, rzucaj atletykę. A czy... Musisz kopnąć przeciwnika... Nie. Najpierw chcę ten wybuch ostrzy zrobić wokół siebie. Może na chwilę okrąg widmowych ostrzy, które przylatują wokół mnie. Okej, dobra. W odległości 1,5 metra ode mnie. Każda istota musi wykonać rzut obronny na zręczność. Bo ludzie w wodzie mają przewagę w rzucie obronnym. I żaden się nie udaje, proszę ci bardzo. 1K6 od mocy. I coś dodaje do tego czaru? Czy to jest 1K6 już? No jeżeli jest tak napisane, to jest z którego poziomu? Nie, to sztuczka. Tak, no to tak. To 6. Okej. W wodzie pojawia się kotłowanina i jama magicznej mocy zamienia się w ostrza, które przelatują tylko wokół ciebie wachlarzem, jednak na tyle dźgając przeciwnika, że musi zwolnić uścisk. Więc uścisk się zwalnia, a przeciwnik dostaje 6 punktów obrażeń, tak? No, w odległości 1,5 metra ode mnie. Tak, no 1K6. No dobra, no jest... Jak jest jeden, czy więcej ich tam jest? Jest jeszcze ten na molo. Generalnie, no tak, i ten na molo. No czekaj, 20 na kostce. Więc jakby udaje, temu się udaje odskoczyć, natomiast ten w wodzie dostaje obrażenia. Dobra, i ile dostaje obrażeń? 6. Dobra. 6 obrażeń. Jest ciężko ranny. W wodzie aż zaryło się dosłownie od fali krwi. W ramach ruchu możesz się spróbować złapać, rzucaj atletykę. 10. Okej, okay. Udaje ci się chwycić mola, nie jesteś się w stanie jeszcze wyciągnąć. Jesteś trochę zdezorientowany, a woda jest zimna, więc udaje ci się przynajmniej chwycić tego mola. Xerosie. Co, do nich idziemy, tak? W końcu. Mhm. Czy dalej tam czekamy i ty tam wypływasz? Już tak, już zamknąłem... wypłynął, zamknęliście drzwi. Kłódkę. Tam jeszcze do tego. No i co, i lota do nich. Tak? No lota do nich. Okay. Zajmie wam minutę. Jakieś... No, około minuty. W sumie dobiegnięcie. W drugiej turze będziecie w stanie dobiec. W ciągu pierwszej tury dobiegacie do samego mola. Jesteście w stanie zobaczyć kotłowaninę, zarówno w wodzie, jak i to, że ludzie mają to w dupie generalnie. No, ktoś pewnie wypadł za burtę i to też słyszycie, że zaraz się, a jak nie, to nie, marśnie, chuj. Generalnie mają to ludzie w dupie, to bardzo. Całe to zamieszanie wcale ich nie dziwi, bo pewnie się dosyć często zdarza.
Widzisz, Xeros, chociaż nie, obydwaj macie bardzo dobry wzrok, więc dostrzegacie, że Berry trzyma się, że Iwan trzyma się mola zanurzony w wodzie, wystaje mu tylko głowa i ramiona, kurczowo trzymając się mola. Ole odpiera atak dwóch ciemnych postaci. No to ładuję w tą ciemną. Okej, okay. No, to znaczy tak, nie, żeby dobiec, to musisz poświęcić po prostu całą akcję, nie? Żebyście dobiegli tam. Ale jak już go widzę, to mogę ładować w takim razie. Nawet jak poświęcisz całą akcję, nie? Z łuku? No tak, tylko że masz ruch i to jest ruch, jeżeli chodzi o chód, no nie? Gdzieś tam doskok, chód, coś takiego. Ale jeżeli chcesz przebić długi dystans, no to musisz biec. Jeżeli chcesz poświęcić... To nie dostrzeli? Nie ma akcji, żeby móc zastrzelić. O to chodzi, no nie? Że musi wykorzystać jakby i chód, jakby ten akcję ruchu i akcję ataku, żeby aż tam dolecieć, nie razem z tobą. Dobra.